Cześć, witajcie. Dziś przygotowałem dla Was test urządzenia Skill SAF 1200 W. Urządzenie to jest fajne, bo jest lekkie, bardzo dobrze wykonane. Urządzenie to używam już od kilku lat. Jego parametry to 220x240 V, 50x60 Hz, 1200 W, tarcza ma Fi 184mm, jej pracuje ona przy obrotach 5000 obrotów na minutę. Głębokość cięcia przy 90 stopniach to jest 65 mm, przy 45 stopniach to jest 42 mm. Żeby nie przedłużać, przejdę od razu do testu. Test, jeżeli będziecie sami wykonywali i cieli, najlepiej mieć, używam nauszników dobrej jakości Optima Pelletor 3 oraz okularów zabezpieczający wzrok. Przy tego typu pracach bardzo ważnym elementem jest właśnie BHP, aby nie zrobić sobie samemu krzywdy. Nie przedłużając, przejdźmy do typowego testu. Najpierw będzie cięcie przy 90 stopniach. Cięcie deski o grubości 30 mm pod kątem 90 stopni. Urządzenie tnie bardzo dobrze, równo pod kątem 90 stopni. Następnie przejdziemy do cięcia pod kątem 40 stopni. Po ucięciu mamy dokładnie zrobione 45 stopni. Teraz przedstawię Wam cięcie przy wykorzystaniu prowadnicy. Prowadnica jest ustawiona do 20 cm, także jest bardzo duża możliwość ustawienia tej prowadnicy. Przy użyciu prowadnicy. Prowadnicę ustawiłam na 3 cm równo z zerem stopni tutaj, dlatego że tniemy pod kątem 90 stopni. Po użyciu prowadnicy wyszedł nam bardzo ładny 3 cm kawałek. Podsumowując ten test, urządzenie to jest, ma swoje plusy jak i minusy, tak jak i każde elektronarzędzie. Plusami jest na pewno to, że jest ono lekkie, łatwo się go prowadzi. Jest mocne, ma 1200 W,
jest to taka moc wystarczająca do prac przy drewnie. Ta głębokość cięcia też 65 mm jest dość wystarczająca przy docinaniu na przykład desek czy jakichś kątówek. Minusami tego urządzenia będzie na pewno cena, która jest dosyć wysoka, jak na ten typ urządzenia, oraz tarcza, która ma FI 184 mm, która jest ciężko dostępna. Od siebie polecam to urządzenie dla osób, które majsterkują w domu, które będą potrzebowały to urządzenie na przykład w zastosowaniu, w remontach, w budownictwie. Jak będziecie chcieli pozostać na dłużej ze mną, no to subskrybujcie mój kanał, a także dajcie lajka w górę i napiszcie w komentarzach, zadawajcie pytania, które Wam się nasuwają po tym teście. Dzięki, cześć i do zobaczenia w następnym teście.